I po drugiej stronie czeka już pan Kazimierz Gajowy, gospodarz studia Bejrut w Radiu Wnet. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Nawet taki troszkę poruszony jestem, bo właśnie przed czasem, przed godziną polską 12 w południe, a przed 14, bo taki jest czas w Iraku, samolot Alitalii wylądował razem z papieżem przede wszystkim i około 70 osobami, wśród nich również dziennikarze, jak również obstawa. Z tego, co wiemy, wszyscy zostali zaszczepieni na czele z papieżem, ale jak widzę, też maski mają na wszelki wypadek. Pogoda w Bejrucie, w Bagdadzie, przepraszam, przepiękna z tego, co widzę na ekranach telewizorów libańskich, bo one to transmitują. Wczoraj jeszcze było dość pochmurnie, a nawet w niektórych miejscach też dzisiaj jest piękna pogoda, ale dość silny wiatr powiewa peleryną i sutanną papieża. Papież już zszedł, akompaniowany przez nuncjusza apostolskiego, przez biskupów irackich, jak również osobistości irackie, samego premiera, i już po prostu powoli będzie się kierował do salonu VIP i tam będzie takie pierwsze oficjalne spotkanie już, bo to powitanie na międzynarodowym lotnisku już miało miejsce. Teraz widzę szpaler kompanii reprezentacyjnej, dość tak fajnie, fikuśnie ubrana, w czerwone mundury, w białych kaskach. No i oczywiście bardzo szeroki i bardzo piękny czerwony dywan. Papież się nie śpieszy. Nie śpieszy się być może też z powodu różnych tam mniejszych, większych dolegliwości jego, powiedzmy, nóg i bioder, ale też zatrzymuje się, rozmawia. No w tym momencie widzę, jak już jest prawie, że w połowie drogi. Przedtem uchłonił się fladze irackiej, którą właśnie trzyma poczet sztandarowy przy samych schodach do samolotu Alitalii. Przypomnę, że według protokołu wszyscy papieże, no ten papież już po raz 33 udawał się i udaje się, jest w trakcie podróży. To jest właśnie samolot linii lotniczych Alitalia, który papieża przywozi, a normalnie według tradycji to później lokalne linie lotnicze odwożą papieża na Fiumicino do Włoch. Na pewno będzie to ciekawa rozmowa samego papieża z premierem. Bardzo dużo, przede wszystkim papież ma pytań do zadania. Będzie pytał o chrześcijan, no bo przecież wiemy, że Irak jest jedną z kolebek chrześcijaństwa i w ogóle bym powiedział z kolebek Pisma Świętego, przede wszystkim Starego Testamentu. Irak po Izraelu i po Libanie w jakimś sensie jest najważniejszym krajem biblijnym. To przecież tam jest miasto Ur, które papież odwiedzi już jutro. To przecież stamtąd pochodzi ojciec, no można śmiało powiedzieć, trzech monoistycznych religii, Abraham. Stamtąd pochodziły żony pierwszych patriarchów biblijnych. Tam przecież wielu proroków, wspomnę chociaż tylko jednego, Daniela, który przeżył większość swojego życia. Ale wrócę teraz do tego, co widzę na ekranie telewizji. Ja tutaj jest przez telewizję mi bardzo blisko do Bagdadu, no i oczywiście kilometrów jest dużo mniej niż z Warszawy. Tak, wchodzi do salonu VIP-owskiego. Widzę, że po jednej i drugiej stronie za barierkami jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Co ciekawe, w większości są to laicy. Jedna siostra, która starała się teraz delikatnie dotknąć do peleryny, papież podąża lekko utykając i rozgląda się, patrzy się w oczy tych chrześcijan. Oczywiście nie mamy czasu, żeby opowiedzieć całą historię cierpienia tych chrześcijan, którzy przecież później rozpowszechnili się po Chiny, Indie i również do cały Bliski Wschód i Europę. Ale tylko wspomnę ostatnie, powiedzmy 17 lat o zgrozie.
Bozo, powiedzmy katastrofa chrześcijan w naszym Iraku rozpoczęła się w 2003 roku, niby to inwazją amerykańską, która to miała przynieść demokrację, wyzwolić ten naród, sprawiła, że praktycznie chrześcijanie w Iraku dzisiaj nie istnieją, można by powiedzieć, to są naprawdę niedobitki. Mówiło się, że przed 2003 rokiem w kraju, w Iraku, który liczy około 38 milionów mieszkańców, czyli prawie tak jak Polska, można śmiało mówić, że było wtedy od 1,5 nawet do 2 milionów chrześcijan. Dzisiaj optymiści mówią, jeżeli zostało jeszcze od 300 do 500 tysięcy, jeżeli, bo większość po prostu już nie tylko z powodu tej zawieruchy spowodowanej wojnami, bo były ich dwie, amerykańskimi, ale później, no przecież już od 10 prawie lat to przede wszystkim kryzys związany z najpierw z powstaniem tak zwanego państwa islamskiego, które po prostu mordowało wszystkich, nie tylko chrześcijan, również jazydów, jak wiemy, tych, którzy nie chcieli przejść na islam. Stąd też Mosul, który będzie odwiedzony na północy w poniedziałek przez papieża, miasto, które tętniło chrześcijaństwem, dzisiaj, szanowni słuchacze, jest zaledwie 70 rodzin. Karakosz, miasto też na północy, które naprawdę było, jakby można powiedzieć, kolebką chrześcijaństwa w Iraku na północy. Dzisiaj praktycznie tylko nieliczne rodziny, które wracają. Na pewno pobyt papieża od dzisiaj do poniedziałku, do 8 marca, jest jakimś takim desperackim wręcz działaniem po to, żeby tych chrześcijan tam uratować. Co ja widzę, szanowni słuchacze? Ja teraz widzę papieża na fotelu, na drugim fotelu siedzi premier Iraku i starają się ze sobą wymieniać na pewno najpierw grzecznościowe różnego rodzaju formuły, ale na pewno przejdą też do meritum sprawy. To, co jest między tymi dwoma osobistościami, mały stolik z mikrofonami, a za tym stolikiem dwie flagi. Flaga watykańska i flaga Iraku. Ale co ja na tej fladze watykańskiej widzę? Klucze Piotrowe. I te klucze są symbolem władzy, która została dana Piotrowi, a później każdemu papieżowi. Ale na fladze Iraku widzę, na szczęście tylko nieliczni z nas, przynajmniej w Polsce, to mogą przeczytać. Tym razem mówię na szczęście, bo pisze Allahu Akbar, czyli to zawołanie, wręcz byśmy powiedzieli, wojenne. Bóg jest niewielki, największy, bo kabir to znaczy duży, Akbar to jest superlatywów, czyli Allahu Akbar. Nie wiem, czy papież Franciszek sobie z tego zdaje sprawę, a nawet jak sobie zdaje sprawę, to chyba udaje, że to po prostu tego nie widzi. W tym momencie dialog, który jest prowadzony, rozmowa z premierem, i co papież mówi wyraźnie, jak widzę w stronę premiera, jest zakonnik. Z tego, co widzę po jego ubiorze, najprawdopodobniej jest to maronita. To byłoby to, że jakiś Libańczyk tam jest, który zna bardzo dobrze język włoski, jak również język arabski. To będzie trwało jakiś moment. Następnym punktem po tej rozmowie, po tym spotkaniu z premierem, to będzie uroczyste przyjęcie w Pałacu Prezydenckim w Bagdadzie. Na pewno będzie to po prostu na cześć papieża, będzie to swego rodzaju też podziękowaniem. O godzinie 15:15, to musimy odjąć dwie godziny, czyli to będzie 13:15 według naszego polskiego czasu, to o tej godzinie 15:15 będzie wizyta u prezydenta w specjalnym biurze pałacu w Bagdadzie. Będzie to trwało około godziny, bo o 15:45
5 jest przewidziane spotkanie z władzami, ze społeczeństwem obywatelskim i organami dyplomatycznymi w hotelu Pałacu Prezydenckiego w Bagdadzie, no po którym nastąpi przemówienie papieża. Czy czyli mogę tylko tutaj jedno już cokolwiek wiedzieć? Jedno tylko drobne pytanie, trochę takie, które dotyczy dyplomacji watykańskiej, i czy ma jakieś znaczenie fakt, że Ojciec Święty ma spotkać się również z prezydentem, wciąż trzeba podkreślić, nieuznawanego w pełni na arenie międzynarodowej Kurdystanu? To na pewno będzie miało swój ciężar i wielu, powiedzmy, polityków, tych, którym na tym bardzo zależy, będzie to brało pod uwagę i będzie o tym mówiło. Ale żeby zrozumieć wizytę papieża, to przede wszystkim trzeba przypomnieć, co powiedział papież o tej swojej wizycie, że to jest wizyta pasterza. Że papież jest przede wszystkim w Iraku nie jako głowa państwa, ale jest w Iraku jako pasterz. Stąd też pasterz pochyla się nad wszystkimi i ze wszystkimi rozmawia. Czyli Watykan bardzo jest ostrożny i już wyraził poprzez swoich, powiedzmy, przedstawicieli, biskupów, nuncjusza, że nie jest to spotkanie polityczne i tutaj nie wpływa to na uznawanie lub na nieuznawanie. Jednak sam fakt, że do takiego spotkania dojdzie, na pewno to będzie miało też również swoje skutki. Dodam jeszcze na koniec jedną rzecz, że to jest wizyta w kraju o najbardziej, bym powiedział, sytuacji niestabilnej. Jest wielkie niebezpieczeństwo, nawet powiedzmy nie tyle pandemia, bo jak wiemy, cała ekipa na czele z papieżem jest zaszczepiona. Władze zapowiedziały, że dystans ten społeczny będzie zachowywany, że wszystkim będą przypominać o maskach, ale wiemy o tym, że ten kraj jest ciągle w stanie wojny. Czyli naprawdę jest to wizyta pod każdym względem, byśmy powiedzieli, pewnego ryzyka, wręcz fizycznego, bym powiedział. No i wielkie logistyczne wyzwanie. Komu mogłoby przyjść do głowy. Tak jest, ale papież też tutaj, trzeba podkreślić, odwiedzi 6 różnych miast, które są od siebie oddalone bardzo, bardzo mocno, więc to jest też ze względów ochrony i bezpieczeństwa ogromne logistyczne wyzwanie. Tak, pani redaktor, ja mam przed sobą, tutaj dostałem z nuncjatury libańskiej, mam przed sobą piękną mapkę. Szkoda, że nie mogę przez mikrofon jej pokazać. Jest to mapa dużego kraju, co prawda tylko, byśmy powiedzieli, 38 milionów. I w samym prawie tego środku, tego olbrzymiego kraju, znajduje się stolica. Papież uda się na południe do miasta Nadżaf, później również do miasta Ur, po czym w poniedziałek uda się do Niniwy. No kto nie zna Niniwy? To będzie niedziela oczywiście, 7 marca. Mosul, o którym wspomniałem, Erbil. I w ciągu tych praktycznie, jutro jest sobota i niedziela, bo dzisiaj jest przylot, w poniedziałek będzie odlot, praktycznie w ciągu 2 dni papież odwiedzi aż 6 miast i pokona 700 kilometrów. Czyli jest to też wyzwanie wręcz fizyczne dla zdrowia i kondycji papieża Franciszka. Czyli jest to wizyta pełną parą. Oczywiście będą przeloty samolotem, helikopterem, bo wiadomo, tego nie można by inaczej pokonać. Czyli na pewno na dodatek te kilometry i te 6 miast od północy do południa Libanu, to też jest wielkie wyzwanie dla tych wszystkich służb bezpieczeństwa lokalnych, jak również tych watykańskich. Ale to podkreśla, że ta wizyta, pani redaktor, szanowni słuchacze, nie jest na niby. To nie jest taka wizyta do odbębnienia. No skoro papież obiecał, no to już do tego Bagdadu pojedzie, bo jak wiemy, ona była przewidziana w zeszłym roku. Została odwołana przez tą sytuację, jaka była w tamtym momencie pandemiczna i w ogóle, powiedzmy, polityczno-wojskowa. Jednak doszło do tej wizyty i Watykan przygotował ją razem z przedstawicielami Kościoła irackiego w taki sposób, żeby to była naprawdę historyczna wizyta i żeby to była wizyta, która będzie komentowana przez cały świat, ale przede
przede wszystkim, że to będzie taka wizyta, która przyniesie owoce. A owocem tego może być tylko jeden owoc. Czyli to, że chrześcijanie nie tylko pozostaną w Iraku, ale że będzie im dana możliwość powrotu. Tak przynajmniej jak te rodziny, które wróciły już do Karakoszu, o którym wspomniałem, ale również no przede wszystkim Mosul. Najwięcej chrześcijan, i to jest dopiero paradoksalne, w tym momencie znajduje się w stolicy Iraku, w Bagdadzie, bo tam chrześcijanie szukali, powiedzmy, schronienia. Przecież, jak wiemy, wspomnieliśmy, że byli mordowani. A chrześcijanie w Iraku mogą być dla nas przykładem, również jak ci w Syrii, bo ich wiara jest tak silna, że niejednokrotnie wybierali miecz, ścięcie, a nie przejście na islam. Pozostawali wierni Chrystusowi. Czyli wydaje mi się, że ta ich wiara silna jest dla nas przykładem, a jednocześnie na pewno ta wiara silna sprawi, że te kościoły w Mosulu, które dzisiaj są zniszczone, które są dzisiaj opuszczone, a tam przecież było największe centrum na północy chrześcijaństwa, że one się zaludnią, że one zostaną odbudowane. I na pewno nasza rola jest wielka. Nasza rola, chociażby to, że o tym mówimy, nasza rola, że pomagamy i jest wiele instytucji, wiele powiedzmy fundacji i stowarzyszeń, które już działa na terenie Iraku, a i oczywiście nasza fundacja wspierana przez Radio Wnet, czyli Fenicja imieniem świętego Szarbela, też planuje pomoc właśnie dokładnie w Mosulu. Ja miałem to szczęście chyba, ponieważ kilku kapłanów, którzy pracują w Iraku, Irakijczyków, są tam na miejscu, mam z nimi kontakt, a jeden z moich nawet byłych wychowanków, którego tutaj uczyłem filozofii w Libanie, jest biskupem w Bostra na południu Iraku. No tylko jakim biskupem? Ma dwóch kapłanów i dwie parafie, ale jest biskupem. No takie tam mamy sytuacje aktualnie. Także na pewno niech to będzie dzisiejszy dzień i jutrzejsza niedziela, żeby nie było chrześcijanina w Polsce, katolika, Polaka w kościele, żeby nie wspomniał o tych ludziach, którzy naprawdę są męczennikami naszych czasów. To jeszcze... Są naprawdę również wzorem wiary i wytrwałości. Bardzo pięknie pan nam i przybliżył, tak naprawdę radiowo, ale mogliśmy sobie wyobrazić i być razem z papieżem w Iraku tutaj chociaż przez moment. Pani redaktor, muszę jeszcze dopowiedzieć, bo w tym momencie już papież razem z premierem opuszcza salon VIP-owski, ale opuszcza go, no powiedzielibyśmy po tym, co ja tutaj przedstawiałem, wojna i kryzysy, no w bardzo miłej atmosferze. Po prawej i po lewej stronie są Irakijczycy i no i Irakienki, nie wiem, czy dobrze odmieniam, ubrani w ich ludowe, tradycyjne stroje, te jeszcze z czasów, byśmy powiedzieli, proroków, bo to nie są stroje arabskie, to są stroje właśnie tych chrześcijan mezopotańskich i właśnie tańczą, klaszczą. Papież się uśmiecha, że praktycznie no bardzo szeroko i chyba sam jest zaskoczony w tym momencie, bębny w tym momencie, no tu mógłby się papież przestraszyć. Trzymają bardzo długie szable ci tancerze i nimi zresztą wymachują. Ale papież nie przestaje dyskutować z premierem. Jeszcze na koniec uścisk dłoni, obydwaj są w tym momencie bez maseczek, ale obydwaj są zaszczepieni. Pięknie. Premier też się uśmiechnął, położył rękę na sercu i w tym momencie już na zewnątrz czeka samochód. Nie powiem marki, ale może papież do niego nie wsiądzie, bo to troszeczkę marka taka bogata, ale chyba nie będzie się papież sprzeciwiał i nie będzie prosił o wiatuno, żeby dalej jechać, no bo jednak ten protokół przewiduje, że to jest samochód prezydenta, który będzie właśnie no, gościł przez chwilę, bo jak mówiliśmy, to tylko przejazd do Pałacu Prezydenckiego i tam będą dalsze rozmowy. Droga pani redaktor, szanowni słuchacze, ja jestem do dyspozycji, będę śledził to, co się dzieje w Iraku, bo jesteśmy tutaj bardzo blisko, a nasze telewizje są żywo zainteresowane tą wizytą, stąd też na bieżąco, praktycznie bez przerwy będą nam relacjonować, pokazywać to, co papież będzie mówił i tam, co będzie, powiedzmy, przebywał. Będziemy mówić o chrześcijanach i o tym kraju, Iraku. A my na pewno będziemy korzystać z tej wiedzy pana Gajowego. Będziemy jeszcze łączyć się nieraz dziś z Libanem. Radość zapanowała w Iraku. Chrześcijanie cieszą się, radują. Papież Franciszek przybył już do Bagdadu.